Dzień dobry, witamy serdecznie. Kolejne rozmowy branżowe. Mamy dla Was aktualizację. Jest z nami Andrzej z CryptoMayhem. Cześć Andrzej, witam serdecznie. Cześć Maciek, cześć wszyscy, witam całą społeczność. Jest również z nami Diabeł z naszego, jak ja to mówię, prawego skrzydła Play and Earn. Cześć Diabeł. Siemanko. Wiemy, że CryptoMayhem pracuje, wiemy, że dużo u Was się dzieje, także fajnie, że zgodziłeś się przejść na spotkanie, żeby dać aktualizację. Rynek jest tak naprawdę w trudnym miejscu, natomiast wiele projektów robi swoje. Wiemy już, że u Was są zmiany, że będziecie je po kolei prezentować, także myślę, że możemy zacząć od tych podstaw tak naprawdę, na jakim etapie jesteście, co już dzisiaj możecie pokazać i też co zmieniło się między innymi w Waszym teamie. Okej, to może od początku zacznę. Po pierwsze to na pewno aktualizacja strony. Tak jak tutaj widzicie na ekranie, jest to nowa strona, która prezentuje się dość całkiem fajnie dla nas i dla całej społeczności, myślę też ogólnoświatowej. Będziemy tutaj też dodawać różnego rodzaju języki, jeżeli będziemy startować z większą ilością krajów, na których pójdzie nasz projekt. Mamy obecnie tutaj angielski i polski język. Strona prezentuje tutaj w pierwszym widoku grę strategiczną, czyli przedstawia planetę, na której są landy, które będzie można w przyszłości potem zdobyć w naszej grze. To tak w pierwszym ruchu, co u nas się zmieniło. Następnie kolejną rzeczą to jest to, że tak jak wcześniej mieliśmy dwa tokeny, stwierdziliśmy, że lepiej będzie po prostu mieć jeden, nad którym będziemy pracować, który będzie miał najwięcej utility i jakby jeden token będzie czymś nowym dla w ogóle skupiska całych gier play to earn, gdzie będzie można go i zarobić i będzie można w niego tutaj zainwestować, trzymać go różnego rodzaju użyteczności w pierwszej czy drugiej grze. No i następnie przez to, że ten token został, jakby te wszystkie użyteczności dwóch tokenów zgromadziliśmy w jeden, no musieliśmy zmienić tokenomię, a zarazem po prostu zmienić też trochę roadmapę, ponieważ no tak jak sami widzicie, to jest dość fundamentalna zmiana dla projektu. No i tutaj wszystko chciałbym teraz Wam przedstawić. Okay. Jeżeli chodzi o zmiany w teamie, jak obecnie team wygląda? To możemy przejdźmy do zakładki team. W teamie mamy aktualnie 20 osób, tak tutaj się ono prezentuje. Zwiększyliśmy troszeczkę team ze względu na to, że budujemy dwie gry. Zrobiliśmy sobie dwa teamy, które pracują równocześnie nad dwoma grami. Jedna gra, tak jak wiecie, Top Down Shooter, ten trailer, który widzieliście, pracuje nad nim team Unity, a zarazem nad Grand Strategy, czyli nad strategią, o której tam mniej jeszcze wiecie, pracuje obecnie też drugi team webowy dla przeglądarki i tu się tak można powiedzieć, że rozgranicza na około 8 osób na zespół, plus wiadomo tutaj ja, plus Paweł i nim nasz partnership manager, nowa osoba Paweł, także no jest trochę więcej nas już niż wcześniej. Teraz oczywiście na rynku jest trudny moment, natomiast powiem szczerze, tak jak obserwujemy niektóre projekty Play and Earn, również jeden projekt, w którym byliśmy na private, a więc Spacely 25, dobrze Diabeł mówię, jeżeli pamiętam. 2025, no to niestety większość projektów nie dowozi produktu, więc cieszy mnie, że tak naprawdę nie patrzycie na to, co dzieje się na rynku i gdzieś tam cały czas pracujecie, więc to jest na pewno plus. No i co, mamy nową stronę, powiem szczerze, że mi strona się podoba, więc wygląda to naprawdę nieźle, widać, że została... Polski język włączę. O, super, widać, że tutaj została włożona jakaś praca, więc jak najbardziej. Myślę teraz, Diabeł, że co, że możemy przejść do tokenomii, nie? Zobaczyć, jakie są tak naprawdę zmiany, bo to jest gdzieś tam fundament. No tutaj chciałem się właśnie dopytać, bo kolosalne można powiedzieć, wiem, że sporo osób oczekuje tutaj właśnie tych informacji, wiem, że dużo osób tutaj z naszej społeczności się dopytuje, co się dzieje z CryptoMayhem. No i tak jak wcześniej wspomniałeś, były dwa tokeny, jak to teraz obecnie wygląda? Tak, to więc cały taki ekosystem, bo CryptoMayhem będzie ekosystemem gier, gdzie będziemy mieli dwie gry. Będziemy tutaj wspierać przez jeden token Adria, on będzie na sieci BSC, chociaż teraz już mówią BNB Chain. I całe wszystkie usługi, które będzie serwował cała platforma,
jest oparty o ten token. Dla przykładu, jak tutaj będziemy wyglądali w następnym kierunku, czyli po przejściu naszą główną stronę, tą wizytówkową, będziemy przechodzić tutaj wkrótce, tutaj trwają prace obecnie nad stroną do gry. Tam będziemy mieli dwie gry, gdzie będziemy mogli pobrać top-down shootera, a zarazem Grand Strategy, a zarazem tam będą całe użyteczności związane z marketplace'em, z właśnie z tokenem, z stakingiem i w odpowiednio w dwóch grach będziemy używać ten token. Tutaj jak teraz przejdę na tokenomię, więc w tokenomii trochę nam się to zmieniło i będziemy robić ogólnie jedną przedsprzedaż, taką dużą, może podzielimy ją na kilka rund. Ogólnie chcielibyśmy tutaj wypuścić na rynek 30% tokenów, czyli to są prywatne sprzedaż, IDO i jeden inkubator, który z nami współpracuje. I teraz sprzedaż prywatna jest to dla wcześniejszych osób. Wszystko związane z whitelistą zostaje, więc te alokacje, które ludzie zdobyli, nadal są aktualne. No to właśnie ważne, bo to pewnie też osoby by chciały dopytać, czy wszystko, co się udało wygrać w tych różnych misjach galaktycznych, potwierdzasz, że nic nikomu nie ginie, dalej to będzie podtrzymane. Tak, czyli każdy, kto wygrał alokację, na pewno alokację w projekcie będzie miał. Kwestia jest tylko taka, jak ona duża zostanie, ponieważ tam były dość duże sumy dla osób pojedynczych wytypowane, co może wpłynąć troszeczkę źle na decentralizację tokena. Staramy się po prostu rozdawać te lokacje w taki sposób, żeby wszystko było jakby równomiernie rozłożone, żeby nie pojawił się ktoś z przedsprzedaży, kto będzie miał po prostu większą ilość, co spowoduje na spadki albo jakiś dump duży gdzieś tam na początku listingu. Tak i ogólnie całą tokenomię mam zaplanowaną tak, że poblokowaliśmy praktycznie wszystko, co jest możliwe dla teamu, który będzie gdzieś tam posiadał te tokeny, czyli takie tutaj widzimy nagrody, LP, czy staking, czy rezerwa, czy zespół. Wszyscy mają bardzo długie westingi, więc na samym starcie pojawia się tylko giełda dla płynności oraz tokeny z przedsprzedaży, plus ten inkubator, który nas wspiera. Czyli na dzień dzisiejszy, jeżeli mielibyśmy tak trochę odnieść to do roadmapy, żeby tak umiejscowić to wszystko, to sprzedaż prywatna jest zakończona, tak, w tym momencie? Tak, będą teraz się odbywały IDO i to będzie odbywało się na naszej platformie, właśnie już ją przygotowujemy przez stronę Play, będziemy przechodzić, podłączać swój portfel i wykonywać tą inwestycję, którą mamy w azalokacji. Okej. Okay. Tak, i co tu jeszcze mogę dodać? Największym tutaj problemem tokenu jest taki, że jeżeli dużo graczy lub część graczy będzie zarabiała jakieś tokeny, to będą mogli go zrzucać po prostu, tak? Co może spowodować dużą podaż na rynku, a zarazem jego cenę tego tokena może znieść bardzo nisko. Rozwiązaniem na to jest taki nowy sposób, który wymyśliliśmy, że będziemy spalać Adrię poprzez transakcje, które będą wykonywane. I tym samym będziemy uwalniać z puli Play to Earn nagrody dla graczy, czyli z obiegu będzie wypadać jakaś ilość tokenów poprzez używanie go, a zarazem będziemy graczom rozdawać te tokeny z puli, która już istnieje. Czyli jakby będziemy to balansować, ale nagrody, które jakby tokeny, które nowe się pojawią, będą dla graczy, czyli to jest coś nowego dla mnie, co nie spotkałem się z czymś takim, nie wiem jak wy. Okej, bo tutaj widzę, że jakby ta liczba tokenów jest skończona, jest podana, więc w momencie, kiedy będziecie część jakby palić, to w pewnym momencie nawet może dojść do takiego momentu, że ten token może być deflacyjny, tak? Tak. W zasadzie będzie. Tak, to w ogóle ze schematu to wygląda tak, że jeżeli teraz wszyscy używają, czy sprzedają ten token, czy w jakiś sposób go wymieniają, czy właśnie dają jakieś utility do gry, małe fee jest ściągane, spalane, a zarazem z puli play to earn dodajemy do nagród, czyli gracze, którzy wykonują te misje, dostają te tokeny. Ten schemat powoduje to, że cała ta pula play to earn kiedyś w końcu się spali, tak? Czyli jakby wyobraźmy sobie to, że inwestorzy obracają tokenem,
a gracze otrzymują nagrody przez to, że oni obracają tokenem. Jeżeli chodzi o terminy, to mamy już termin tego IDO mniej więcej, tak żebyśmy mogli to sobie w ramach czasowych ubrać. Tak, czyli obecnie przez ten rynek właśnie zastanawiamy się, kiedy pierwsze rundy tutaj rozpocząć. Nasze IDO może wyglądać tak, że będzie po prostu jedna runda otwarta i jeżeli uda nam się zebrać po prostu tą pulę, to ona się zakończy, a może być tak, że po prostu małymi rundami będziemy sobie przez jakiś czas zbierać po prostu tą pulę. Jakbym miał określić czas, może to być za 2-3 miesiące. Na roadmapie na pewno będzie można to już lepiej doświadczyć, bo chcielibyśmy zmienić etapy już na kwartały, ponieważ jesteśmy gotowi na to, żeby to w końcu określić. Więc z tej strony na pewno będzie informacja, jak już pojawicie się na stronie, jak i w jakim kwartale będzie po prostu listing. Ja jeszcze tylko dopytam tutaj odnośnie samego tokenu, bo niektóre gry jakby wdrażają najpierw projekt, pozwalają trochę graczom się zapoznać z tym projektem, a dopiero potem jakby sam token. I u was jak planujecie jakoś równocześnie to, czy projekt wcześniej, czy jednak IDO tokenu będzie dużo wcześniej? To pierwszą grę Grand Strategy, czyli całą strategię, chcemy wystartować równo, a może nawet przed samym listingiem, czyli będzie coś takiego jak Early Access, gdzie gracze będą mogli sobie wejść, przetestować, będzie to na testowym blockchainie lub nawet będzie to w taki sposób, żeby nie trzeba było używać właśnie tego blockchaina. Zarazem też chcemy edukować graczy, tworzymy właśnie takie serie vlogów, gdzie opowiadamy, w jaki sposób założyć portfel i jak dostać pierwsze tokeny. Więc sama gra pierwsza wystartuje równo z listingiem tokena lub wcześniej i będziemy powoli dokładać kolejnych użyteczności do samej gry. No i w przyszłym roku też na początku, gdzieś chyba w pierwszym kwartale, o ile się nie mylę, wystartuje druga gra, czyli Top Down Shooter, też z wczesnym dostępem. I takie jest założenie tutaj, żeby potem znowu dodawać kolejne użyteczności czy tam update'y do gry. Myślę, że to jest gdzieś tam bardzo ważny temat, bo dzisiaj trzeba brać pod uwagę to, że patrząc w jakim miejscu jesteśmy i patrząc na te błędy, które zostały popełnione przez projekty Play and Earn, mógłbym o nich mówić godzinami gdzieś tam na kocyku rozłożony w parku przy dobrej kawie. Natomiast bardziej chodzi mi o to, że dzisiaj społeczność jest coraz bardziej wymagająca i dzisiaj ludzie uczą się rynku, nie tylko projekty, nie tylko inwestorzy, więc fajnie by było to, co właśnie tutaj Diabeł zwrócił uwagę, że w momencie listingu, żeby ludzie mogli już poczuć produkt, nie? Jak najwięcej zobaczyć do tego momentu. Oczywiście tak jak ustaliliśmy, w kolejnym filmie będziemy coś tam zdradzać, pokazywać, więc ja tu również nie mogę się doczekać, no ale myślę, że to jest słuszna strategia. Teraz zresztą te nowe projekty, które wychodzą, też często dają na początku projekt czy aplikację do testowania, a dopiero potem gdzieś tam wychodzi produkt i moim zdaniem wychodzi token i moim zdaniem to jest mega fair, kiedy użytkownik może trochę potestować, dotknąć i wtedy tak naprawdę podjąć bardziej świadomą decyzję, jeżeli chodzi o inwestycje. No ja też uważam, że tutaj dobry kierunek jest obrany i wydaje mi się, że mogę zapewnić tutaj wszystkich naszych słuchaczy, że Crypto Mayhem idzie w bardzo dobrym kierunku i naprawdę to co widzimy, napawa optymizmem. Dzięki bardzo. Staramy się też, trzeba to jasno powiedzieć, że chcemy dostarczyć najpierw produkt, zanim w ogóle cokolwiek rozpoczniemy z rynkiem krypto, tak? Bo to jest dla nas ważne, żeby ta gra istniała już, zaczęło być pierwsze użyteczności tokena nawet wprowadzone, więc dla mnie to, że robimy to w tym kierunku też jest owocne, że tak startujemy, nie? Oczywiście mamy, słuchajcie, też dla was konkurs, także do wygrania mamy 5 koszulek nowych, które cieplutkie, które tak naprawdę dopiero będą się drukować i mamy również 5 miejsc na whitelistę właśnie na IDO. Jeżeli chodzi o zasady, oczywiście będą one rozpisane na naszym Twitterze i pod tym filmem również ten konkursik będzie, a więc proste zasady standardowo, jeżeli interesujecie się projektem, to i tak pewnie już tam jesteście, a więc dołączenie do Twittera, do polskiej grupy na Telegramie i jakieś jeszcze jedno zadanie zrobimy, także zachęcamy wszystkich serdecznie.
To, co dzisiaj dla mnie jest, Andrzej, najważniejsze, to to, że pracujecie nad projektem, to, że zrobiliście aktualizację do tokenu, to, że jednak czujecie rynek, bo czekacie z pewnymi rzeczami, to jest jak najbardziej ok. I tak jak ustaliliśmy, spotykamy się za 2 tygodnie, gdzie opowiemy sobie dokładnie o zmianach, które zostały poczynione w white paper oraz już pokażemy, jak wygląda część gry strategicznej. Dobrze mówię? Dokładnie, dokładnie. Tak jest, jak najbardziej. Okej, dziękujemy wszystkim za obecność, także bierzcie udział w konkursie. Zapraszamy wszystkich na polską grupę Crypto Mayhem na Telegram. Tam oczywiście kontakt z nami, kontakt z teamem. Crypto Mayhem nie śpi, Crypto Mayhem żyje. Wiem, że dawno nie było, ale mamy pierwszy update i szykujemy Wam następne. Także dzięki, Andrzej, pozdrawiamy wszystkich. Dzięki również. Trzymajcie się, na razie. Cześć, cześć.